Witam panów bardzo serdecznie w naszej szkole dla ojców, szkoła ojców. I cieszę się, że panowie przyszli. Jak wiemy, matki bywają różne. Często są roztargnione, niedbałe, niedbające o dzieci ani o rodzinę. Znacie wszyscy ten przykład matki, która przez pomyłkę przewinęła męża. I to bardzo niechlujnie. To też naszym zadaniem tutaj, tej szkoły, jest przygotowanie panów do opieki nad dzieckiem, po to, żeby to dziecko, to maleństwo, to nowe życie, które chronimy, trafiło w dobre ręce. A nie zawsze te ręce to są ręce matki, prawda? I stąd się spotkaliśmy. Nie będę sam. Siostra Irena, siostro Ireno, będzie mi towarzyszyła. Jestem. Co mi tu siostra przyniosła? Józefka. No Józefek później będzie. Hanulkę bym chciał mieć. Za chwileczkę zobaczymy oczywiście na przykładach, co należy robić z dzieckiem. Ale zacznijmy od tego, jak dziecko rozpoznać, że to dziecko, prawda? Po pierwsze, jest mniejsze od człowieka. Po drugie, czy to jest dziecko, czy dziewczynka, prawda? Niby trudne, ale łatwe, ponieważ to jest dziewczynka, a to jest chłopczyk. I teraz, jeśli już mamy dziecko, to oczywiście trzeba tym dzieckiem się jakoś zająć, żeby było wesołe. Wesołość u dziecka jest podstawą. Po drugie, musi być najedzone i czyste. Czystość dziecka to jest usunięcie z niego brudu. W wodzie. Dziecko myjemy w wodzie. Poproszę. Wsadzamy dziecko do przygotowanej, higienicznej, aseptycznej wanienki. Oj, główka. Jeśli nam się wymsknie z ręki i główka spadnie, to główka nie jest przystosowana do bytności pod wodą. Więc raczej dołem, no i tu trzeba wypucować te wszystkie zakamarki, żeby bakterie z dziecka całkowicie... Ojej, może Hanulkę już? Nie, teraz Józefka. O, majteczka Józefek. Więc żeby te bakterie... Majteczki wezmę, bo brudne troszkę. Niech siostra weźmie. Następnie, żeby dziecko zachowało tę czystość przez dłuższy czas, proszę to zapamiętać, używamy pudru. Może być zagraniczny, może być krajowy. Krajowy lepszy. Lepszy. I teraz po prostu dziecko, tak żeby nie zapieczone było, mamy przygotowane do karmienia. Jeśli przed karmieniem z głodu płacze, to siostra Irena pokaże, jak bawić dziecko. Proszę bardzo. Dziękuję, siostro. I sprawa najważniejsza. Karmienie dziecka. Dziecko karmimy tu. Oczywiście do tego dziecko musi mieć bardzo czystą tę część, bo jeżeli małe dziąsełka albo nie daj Boże ząbek skaleczą nam pierś, to infekcja gotowa. Siostro, proszę sprawdzić, czy panowie mają piersi przygotowane. I teraz możemy porównać, prawda? Naturalne, proszę odsłonić, i sztuczne. Sztuczne oczywiście większe, dziurawe, gorsze. Starajmy się robić to przy pomocy własnej. Bierzemy dziecko pod plecki, żeby nam się nie wysmyknęło, i otwarty jego dziubek przytykamy do tego, co nam tutaj leciutko wystaje. My każdemu z panów wystaje oddzielnie, proszę sobie sprawdzić. I w ten sposób, lekko śpiewając luli, 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 dziecko nakarmiamy, prawda? Sprawa jest prosta, jesteśmy uniezależnieni od matki. Czy są jakieś pytania? Co zrobić, jak dziecko nie chce jeść? Jeżeli dziecko nie chce jeść, to trzeba mu porządnie zerżnąć dupę pasem i wtedy będzie jadło. A jak nie, to poczekać, aż naprawdę będzie głodne. Dziękuję bardzo.